Witam, przedstawiam wszystkie wersje zapięcia antykradzieżowego ABUS BORDO 6500, czyli najmocniejszej składanej blokady od tej dobrze znanej niemieckiej firmy. Tak jak pozostałe duże ABUSy, zapięcie jest zapakowane w zgrabne pudełko, na którego froncie znajdziesz jego nazwę i odmianę, informacje o długości, rodzaju kluczyków, przeznaczeniu i poziomie bezpieczeństwa. Z tyłu opakowania podane są dokładne wymiary i możliwości montażu do ramy. Cała rodzina 6500 ma ogniwa tej samej wielkości i posiadają ten sam, najwyższy 15 stopień bezpieczeństwa. Najwyższa jest też ich cena. Za zwykłe wersje trzeba zapłacić 500 i 600 zł, ale odmiana elektroniczna to już koszt ponad 1000. Jeszcze droższa jest wersja z dodatkowym pilotem. W środku znajdują się zabezpieczenia i dobrze ukryte akcesoria, to znaczy paski mocujące do ramy, obszerne instrukcje obsługi, kabel ładujący i karty z numerem kluczy do wersji zwykłej i kodem QR do wersji bez kluczyka oraz dedykowane uchwyty do ramy. Dopóki w ręce nie wpadła mi ta elektroniczna wersja, myślałem, że zwykłe 6500 jest wielkie. Myliłem się. Odmiana A jest dopiero prawdziwym gigantem. Dla porównania najmniejsza wersja Light Mini, tradycyjne 85-centymetrowe zapięcie, przedłużane 110 i ten prawie kilogram cięższy niż zwykła wersja potwór. No ale dodatkowa bateria, głośniki, układy elektroniczne też muszą ważyć. A świadczy o tym też to, że tylko najkrótszy zamek może być przykręcany do ramy w miejsce koszyka na bidon. Pozostałe nie mają takiej możliwości i otworów montażowych. Muszą być mocowane dzięki dołączonym obejmom zaciskowym. Bezkluczykowa odmiana sterowana jest za pomocą telefonu przez Bluetooth. W odróżnieniu od innych zabezpieczeń ABUS-a, ta w pozycji spoczynkowej jest otwarta. Po jej zamknięciu ikona w aplikacji zmieni się na kolor niebieski. Jeśli blokada wyczuje ruch, parokrotnie ostrzega o tym głośnymi piknięciami, a po kilkudziesięciu sekundach zaczyna hałasować i to naprawdę mocno. Ostrzegam, przycisk głośniki będzie 100 dB. Aby wyłączyć alarm i otworzyć zamek, należy nacisnąć czerwoną ikonę i gotowe. Krótkie 85-centymetrowe zabezpieczenie starczy do spięcia dwóch rowerów. Dłuższym powinno dać radę połączyć 3, a jak ktoś ma talent, może nawet 4. Jako że jestem fanem składanych blokad ABUS-a, to nie zostaje mi nic innego, jak polecić to zapięcie. Jeśli masz rower elektryczny, skuter lub motocykl i chcesz coś, co będzie solidne, a zarazem będzie odstraszać złodziei, to zabezpieczenie jest bardzo ciekawą opcją. Jednak ze względu na swoje gabaryty i masę nie wyobrażam sobie włożenia go na zwykłym rowerze. Do takiego polecam mniejsze blokady, o których mówiłem już w moich wcześniejszych filmach, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!